Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją Snowflake autorstwa Louise Neon, czyli książki, która bardzo szeroko i bardzo hucznie porównywana jest do normalnych ludzi Sally Rooney. I my dzisiaj będziemy sobie z tym porównaniem troszkę się rozprawiać, no i oczywiście opowiadać, jak to ten Snowflake wypada jako oddzielna powieść. Tak. Najzwyczajniej w świecie. Anna trzyma kota. Trzymam kota. Więc trzymając kota przejdziemy do tego, żeby opowiedzieć, o czym ten Snowflake jest. Tak. Generalnie prawdopodobnie, jeżeli opowiem Wam tę fabułę w trzech zdaniach, bo tak ją w gruncie rzeczy można streścić, to faktycznie przyjdą Wam do głowy normalni ludzie Sally Rooney, to jest prawda, bo akcja dzieje się w Irlandii. Mamy główną bohaterkę Debbie, która dostaje się do Trinity College na filologię angielską. No i tak naprawdę obserwujemy te jej zmagania, właśnie te wczesno-studenckie, tym bardziej, że jest to dziewczyna pochodząca ze wsi, mieszkająca na mlecznej farmie i to takie wiejskie pochodzenie bardzo się odbija na jej... Powiedziałaś mleczna farma i zobaczyłam, że to jest farma, na której hoduje się mlecze. nie, że krówki i mleko, tylko farma mleczy. Wybaczcie, taki żajcik. W każdym razie to jej pochodzenie bardzo się odbija właśnie, no jej czkawką można powiedzieć na początku, bo poznaje się głównie z ludźmi albo z miasta, albo którzy mają zupełnie inne doświadczenia właśnie wcześniejsze, czy z lat dziecinnych, czy nastoletnich. I ona gdzieś próbuje się trochę dopasować do tego towarzystwa, próbuje się w ogóle dopasować do tego zupełnie nowego stylu życia, a trzeba dodać to, że jej sytuacja rodzinna też jest nie do końca za ciekawa. Na farmie mieszka razem z wujem i z matką, która jest taką postacią... Szkolniętą. W ogóle jest bardzo ciekawą postacią swoją drogą, jeżeli chodzi o jakby stricte portret taki literacki, ale no na pewno jest taką kobietą ekscentryczną, która myśli w zupełnie inny sposób niż sama Debbie i no bardzo mocno odznacza się na tle tej społeczności wiejskiej. No i wuj, który w sumie ekscentrykiem też trochę jest, jest historykiem z wykształcenia, ale nie kontynuuje pracy naukowej, tylko właśnie zajmuje się tutaj gospodarstwem i farmą. W związku z czym no ta niecodzienna, można powiedzieć, taka dosyć nietypowa sytuacja rodzinna też gdzieś się na Debbie tutaj odbija. W związku z czym mamy tutaj takie płaszczyzny jak, no, powieść o dorastaniu. Coming of age story. Zderzenie się miasta ze wsią. W każdym razie chodzi mi tutaj głównie o to, że mamy tutaj no, bohaterkę, prawda, z konkretnego piętra, można powiedzieć, w drabinie społecznej, która gdzieś się na tej drabinie przesuwa i próbuje znaleźć swoje miejsce. Także no, tutaj widzicie, że na tym polu rzeczywiście można tę książkę no, porównywać z powieścią Sally Rooney, szczególnie, że obie autorki pochodzą z Irlandii, no i obie gdzieś tam właśnie w tym rejonie oscylują, jeżeli chodzi o prowadzenie swojej fabuły. No bo tutaj mamy Dublin, o ile się nie mylę, w normalnych ludziach, nie, to nie był Dublin, to było coś innego, już teraz nie pamiętam, nie chcę Was okłamać, no ale nieważne. Si. No widzicie, że tutaj gdzieś tam fabularnie te porównania są, natomiast to, co z reguły przy okazji powieści Rooney mnie osobiście zachwyca i wiem, że wiele osób też, to jest głównie jej styl. Taki dosyć niecodzienny, dosyć specyficzny, taki, który jest bardzo charakterystyczny, kiedy się sięga po jej kolejne teksty, to się wie, że to jest Sally Rooney. Swoją drogą, za niedługo możliwe, że dostaniemy kolejną jej książkę w Polsce, bo już wyszła za granicą, no ale tak. To jeżeli będzie, to będziemy sobie o niej mówić. No i dobrze, no i jak ten Snowflake wypada, biorąc pod uwagę, że to jest w gruncie rzeczy, no debiut powieściowy autorki. Tutaj ona w takim posłowiu, można powiedzieć, opowiada o tym, że w gruncie rzeczy to jest książka, która powstawała w dużej mierze na takich warsztatach pisarskich, w których ona brała udział. No i dzięki temu właściwie tą powieść możemy teraz czytać. Ona miała premierę 29 września, także już jest do dostania. No i co? Czy powiedziałabyś, że to porównanie jest zasadne? Bo to jest duża rzecz w sumie, żeby wiecie, przy swoim debiucie być porównanym do kogoś takiego jak Sally Rooney. Tak, to ale z drugiej strony nazwisko. Tak, ale z drugiej strony Sally Rooney to weszła na salon tak od razu, tak wiesz. Też. I właściwie ona też nie jest jakąś super ultra doświadczoną, można powiedzieć, pisarką, która ma wiesz, dziesiątki tytułów na koncie. Tak, ale ma trzy książki. Za trzy powieści jest dużym nazwiskiem. Tak, nie? Że ona wybuchła i właśnie po tak małej ilości książek jest już dużym nazwiskiem. I teraz mamy debiut, który też zostaje okrzyknięty drugą salą Sally Rooney. Salą. Nie! Nie, dla ciebie nie. Będzie popularnie, jasne. One są. One tematycznie. Mają, one tematycznie jakby poruszają podobne kwestie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o warsztat, no to mimo wszystko Rooney jest o wiele mniej dosłowna, bo tu jest wiele bardziej dosłownie. Tak. Bohaterowie Rooney są
z reguły intelektualistami albo stają się intelektualistami, są z reguły bardzo mocno zaangażowani politycznie. Nawet jeżeli ona chce tworzyć bohaterów niezaangażowanych politycznie, to i tak są zaangażowani politycznie. Bo sama Rue nie jest zaangażowana politycznie. I polityka, i socjologia, i społeczeństwo ją bardzo interesuje. I to bardzo widać. No, mam za sobą obie jej powieści, które w Polsce wyszły, więc jakieś to porównanie jest. Tak. Stylistycznie Rue jest klasę lepsza od Nilon. Nie zmienia to faktu, że te książki się bardzo dobrze czyta. To nie jest tak, że to jest źle napisane. Ona jest po prostu ciut inaczej napisana. To nie jest ten taki właśnie charakterystyczny dla Rue styl. No zdecydowanie nie. To w ogóle to porównanie tutaj się rozpada jakby jak domek z kart. Tu właściwie kończymy to porównanie. No. Natomiast sam Snowflake jest powieścią generalnie bardzo sprawnie napisaną, mam wrażenie. Przez kogoś, kto umie opowiadać historię. I nie ma tutaj takiego problemu z ciągłością, czy z takim flow, bo ją się właściwie czyta dobrze od początku aż do końca. Tak, ona jest też dobrze napisana konstrukcyjnie pod tym względem, że mnie się bardzo podobała ilość i długość rozdziałów i ilość w ogóle przerw, które w tych rozdziałach występują, ponieważ tutaj rozdziały są dosyć krótkie, one są bardzo często jeszcze poprzeplatane takimi przerwami, wiecie, na przykład fabularnymi, że tutaj wiecie, mamy 2-3 stronki rozdziału, potem jest rozdział, który ma 5 stron, ale w połowie na przykład będzie jakaś taka przerwa, która nas, wiecie, przeniesie w inne miejsce, albo przyniesie nas czasowo, albo do innego przemyślenia, albo coś w tym stylu, więc no widzicie zresztą tutaj o co chodzi. I moim zdaniem to jest super, bo to bardzo fajnie gdzieś tam nadbudowuje tempo, nie masz wrażenia nudy, że wiesz, no bo to jest też taki temat jakby, to jest w dużej mierze książka o codzienności. Tak. I o zmierzeniu z codziennością, więc czytanie cały czas takiej, wiecie, codzienności w takim monotonnym stylu, kiedy śledzicie każdy kolejny dzień Debbie, to by było strasznie nudne. I więc podoba mi się to, że ta książka została tak skonstruowana, żeby dać nam troszkę, wiecie, takiego insightu a propos jej przeszłości, a propos jakichś tam wydarzeń, kiedy na przykład mamy jakiś taki sneak peek, że dzieje się jakaś sytuacja z matką, to dostajemy retrospekcję, co się kiedyś w związku z tą matką wydarzyło, i jakieś tam takie sytuacje, więc to jest super i konstrukcyjnie oddam tej książce, że naprawdę jest bardzo fajnie zrobiona. Tak, ona jest generalnie dosyć autentyczna, jest dosyć uniwersalna i mimo, że zawsze powtarzamy to też przy okazji Normalnych Ludzi, kiedy omawiałyśmy je w tym formacie podcastowym, mówiłam o tym, że na Wyspach generalnie problem klasowości jest o wiele bardziej widoczny niż w Polsce, mam wrażenie. To znaczy, mimo tego uważam, że to jest taka książka do utożsamienia się. Jeżeli ktoś potrzebuje właśnie tego typu literatury, żeby się utożsamić, żeby znaleźć swoje problemy jakby w lustrze literatury takim właśnie, to Snowflake jest dobrym tego przykładem rzeczywiście. Bo no tutaj mamy oczywiście, my jesteśmy już po studiach, więc tak jeden do jednego tych doświadczeń nie porównujemy. My możemy na nie już patrzeć tak z perspektywy, no z perspektywy ogólnie. Tak, tak, tak. Ale mimo wszystko uważam, że tutaj jest bardzo dużo takich rzeczy, które faktycznie wiele osób przechodzi. W związku z czym ona ma jakiś taki uniwersalny wymiar. No jakby ja pamiętam siebie, kiedy szłam na studia, miałam takie, Boże Święty, ja idę z takiego dupo liceum, niby się dostałam oceny, miałam super maturę, bardzo dobrze zdałam, a co jeżeli spotkam jakichś tych bananowych ludzi z, wiesz, wybitnych liceów, z pierwszych miejsc w rankingu liceów i w ogóle oni będą wszyscy tacy mądrzy, inteligentni, a ja idę na te studia tak naprawdę, bo nie wiem, co chcę robić w życiu. I to są takie dylematy, które się pojawiają, wiecie, pójdę na studia i nikogo nie znam na przykład, no nie, bo nikt z moich znajomych na studia nie poszedł na ten sam wydział czy coś tam. Więc to są rzeczywiście takie dylematy akuratne i wracając jeszcze na chwilę do tego porównania do Rue, ja bym powiedziała, że one tematycznie są bardzo zbliżone, ale Rue odróżnia od Nilon to, że Nilon pisze bardziej przyjemne rzeczy. Mam wrażenie. Tak. One są bardziej codzienne, bardziej takie trywialne można by pomyśleć, ale prawdziwe dla czytelnika i dla tych bohaterów. A Rue mimo wszystko pisze tak ciut wznioślej, ale nie w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, że wiecie, że tamta książka jest na przykład normalnie, gdzie są przepatetyzowani czy coś w tym stylu. Ona po prostu porusza, nie wiem, mam wrażenie takie większe tematy, bardziej skomplikowane. Tutaj skupiamy się trudniejsze. Bardziej, trudniejsze. Tutaj skupiamy się na codzienności i na takich rzeczach, z którymi wszyscy sobie radzą i które są jakby, wiecie, trudne dla jednostki jako takiej. Aczkolwiek tamte problemy wydają mi się jakieś takie, w sensie te szersze. Emocje u Rue są bardziej ekstremalne. Tak. One są mocniej podkreślone, mocniej podkręcone. Tutaj jest trochę bardziej przyziemnie, mimo że no nie można powiedzieć, że sytuacja Debbie jest prosta, czy coś w tym rodzaju. Tak. To, co jest w ogóle śmieszne, nie, z perspektywy, to jest to, że z racji tego, że bohaterka studiuje filologię angielską, no która, no wiadomo, w Irlandii no jest odpowiednikiem naszej filologii polskiej. I jakby się tak nad tym skupić, to te zajęcia programowe są generalnie dosyć podobne, tak? To znaczy ramy tematyczne są podobne. No i tutaj na przykład obserwujemy jakieś sceny z zajęć z teorii literatury. I to jest w ogóle szalenie zabawne, bo to było jedno z moich ulubionych zajęć na uczelni. Moich też, póki nie rzuciłam. No i to jest w ogóle szalenie śmieszne, że
W sensie, to jest taki mój przytyk do tej książki z perspektywy kogoś, kto no, przeszedł też przez filologię, że rozmowa o strukturalistach francuskich to nie jest wybitna rozmowa intelektualna i jakaś taka niesamowicie elokwentna. To jest cierpienie, a nie... Tak. I wiecie, tutaj rzucanie terminami tego typu, czy tam nazwiskami i tak dalej, trochę mam wrażenie miało właśnie... Nadać takiego vibe'u intelektualnej rozmowy. Tak. I jasne, tutaj autorka jakby przedstawia Debbie tą osobę, jako tą osobę, która się trochę nie potrafi w to wczuć, nie? Mhm. Która trochę prześmiewczo do tego podchodzi, właśnie trochę bardziej przyziemnie, że ona jakby nie wchodzi na ten jeszcze poziom wyżej właśnie tych inteligentnych rozmów o teorii literatury, Siem. Tylko gdzieś jest, gdzieś poniżej, nie? Że mimo, że ją to interesuje, to jednak nie potrafi, wiesz, wziąć udziału w takiej akademickiej dyspucie. No tylko rzecz w tym, że jeżeli studiuje się taki kierunek, to nie jest coś niezwykłego, to jest codzienność i taka normalność, można powiedzieć. I ja nie wiem, bo mamy egzaminarz recenzencki, w związku z czym tutaj nie ma takiej sylwetki autorki. Tak. W związku z czym nie jestem w stanie powiedzieć, czy ona studiowała też ten kierunek na przykład. I to są trochę takie z doświadczenia historie, bo... W sensie na moje, gdybym miała oceniać, to nie wygląda jak coś napisane przez kogoś, kto jest po filologii, ale, no. Nie, ale to nie umniejsza autorce. Ja nie mam na myśli tego, że tylko ludzie po filologii są doskonałymi pisarzami, bo codzienność i rzeczywistość pokazuje nam, że wcale nie. Absolutnie. Bo tak to, wiecie, wszystkie osoby kończące by filologię były w ogóle znakomitymi pisarzami, których obsypywalibyśmy Bookerami i Nike i tak dalej. Tak nie jest, umówmy się. Przykład Radosława Raka na przykład. Weterynarz na co dzień zresztą, także to jest śmieszna historia. No i tutaj takich przytyków mamy kilka. Tak samo jak rozmawiałyśmy chwilę przed nagraniem a propos realizmu magicznego, który tutaj się przetyka przez całą książkę. Tak, w pewnym momencie okazuje się, że mamy tutaj dosłownie jeden elemencik z realizmu magicznego. To nie jest tak jak na przykład, nie wiem, u Małeckiego, czy gdzieś tam, gdzie można dyskutować, czy to jest realizm magiczny, czy nie, bo cała książka jest przesiągnięta jakimiś metafizycznymi elementami, które nie wiadomo gdzie zaklasyfikować. Tutaj mamy jeden taki wątunio, który właśnie może by było powiedzieć, że jest takim właśnie elementem metafizycznym z realizmu magicznego. Tak. I obie zgodnie stwierdziłyśmy, bo ja zapytałam, co ty o tym sądzisz, a ona mówi, nie wiem. I ja powiedziałam dosłownie to samo. Super, to jest bardzo konkretna nie wiem, opinia, nie ale wiem. Wiecie co, bo to ma jakby, nie wiem, w naszym przypadku ma większe, głębsze znaczenie, tak? Tak, bo jak my obie mówimy, że nie wiem, to znaczy, że nad tym trzeba się byłoby zastanowić. I nie wiem, znaczy możemy wam powiedzieć, o co chodzi, żeby nie... Nie, myślę, że możemy. Tutaj jest taki element generalnie wprowadzony, że matka Debbie jest pasjonatką snów. Tak. Ona pisze dzienniki, analizuje swoje sny, spisuje je. Jest tak. Zdania, że sny mają wyjątkowe znaczenie i to nie jest tylko po prostu wytwór naszego mózgu, tylko gdzieś za tym jeszcze coś stoi. I tutaj zresztą są też nawiązania do Junga i tak dalej. Świadomość zbiorowa. Tak. Ona zresztą wymienia te terminy, w związku z czym to jest zasadne, żeby się do tego odnosić. No i okazuje się, że Debbie niejako też przeżywa jakieś takie... widziała? Wizje snów, które później przekuwają się w rzeczywistość. Mhm. Plus na końcu jeszcze jest taki wątek związany z wujkiem właśnie Debbie, który też jest przedstawiony na samym końcu właściwie jako taka postać obdarzona też jakimś takim no, talentem magicznym, można powiedzieć trochę kinda. No. Ale no to już nie będziemy więcej wam dodawać. No i ja do końca nie jestem pewna, co to miało dać. Tak, to jest właśnie pytanie z cyklu, czy ten wątek miał nam coś dać, czy coś nam dał i czy był potrzebny. Bo jako tako, kiedy on się pierwszy raz pojawił, to pierwszy taki zalążek, to myślę, to już było na samym początku, jeżeli chodzi o wypadek samochodowy, który się kiedyś tam wydarzył, to już był chyba taki pierwszy sygnał, że rzeczywiście coś takiego tutaj będzie miało miejsce. Miałam bardzo duże nadzieje a propos tego, że to coś oznacza. I kiedy właśnie przeczytałam, jeden z pierwszych rozdziałów właśnie, że tutaj jest coś takiego shady i może coś z tego wyjdzie, to byłam bardzo zaintrygowana i obudziło się we mnie poczucie, że chciałabym dowiedzieć się, o co z tym tak naprawdę chodzi. Właśnie, czy to jest realizm magiczny, czy to jest po prostu zwykły zbieg okoliczności, czy coś w tym stylu. Mhm. Z czasem tych wątków nie było jakoś tak dużo. One się pojawiały tak, bo się pojawiały, troszkę znikąd i finalnie do niczego, mam wrażenie, nie doprowadziły. Nie było ani puenty z jakiejś z tym związanej, nie było jakiejś zmiany gigantycznych w bohaterce ze względu na to, czy zmieniło się coś pod względem wydarzeń i jakby akcji, jakby w wyniku tego czegoś magicznego, cokolwiek to jest. No nie, niestety, więc... Znaczy tylko jedna scena tutaj jest taka, że rzeczywiście ta umiejętność jak gdyby
ogarniania tego, że kurczę, ja wiem, że jemu się coś śni w tym momencie i ja też to widzę jakby swoimi oczami i jestem pewna, że to do czegoś doprowadzi. To jest tylko jedna scena, kiedy bohaterowie rzeczywiście reagują na to w jakiś sposób. I to też nie do końca jest Debbie, bo to jest jej matka właściwie w gruncie rzeczy. W związku z czym ja też jestem zdania, że to nie do końca cokolwiek dało, a z tego, co pisze autorka w posłowiu, to to był rdzeń tej książki. Znaczy od tego się zaczęło. Od pomysłu na bohaterkę, której śnią się sny innych ludzi. I to był jakby core tej książki. No tylko właśnie rzecz jest w tym, że to ostatecznie do niczego nie doprowadziło. Że on umarł trochę, wiesz co, ja mam trochę wrażenie, jakby to było tak, że ona napisała tą powieść, a potem redaktor stwierdził, że zróbmy z tego bardziej normalnych ludzi niż to, co ty wymyśliłaś, Nilon. No ja właśnie, ja nie do końca wiem, czy to jakby ona się zagubiła w tym pomyśle, bo to jest super pomysł. Bo to jest super pomysł. Mega koncept i to by się na pewno mogło genialnie rozegrać, to by na pewno mogła być super powieść, aczkolwiek myślę, że jest tego za mało, żeby mówić o tym w kategorii rdzenia tej książki. Ale wiesz, nic się w związku z tym jak gdyby nie dzieje, nie? Tak, tak do końca. I nic z tego nie wynika. Tak, potem. No bo w przypadku na przykład no, takiej typowo realistyczno-magicznej powieści, którą omawiałyśmy na kanale, jaką jest Prawiek, no, Olgi Tokarczuk, no to jest bardzo prosta sprawa jakby o co tam chodzi. Omawiałyśmy Prawiek? No tak. Tak, omawiałyśmy Prawiek tutaj. Ja czytałam Prawiek? No. Sianisz? No nie, czytałeś prawie. Czytałam prawie? To tam jest oczywista rzecz. W przypadku na przykład Dygotu Jakuba Małeckiego, to też miał być taką flagową powieścią realizmu magicznego, okazuje się, że do końca nie jest, bo tam Małecki używa takiego narzędzia, że jasne, wprowadza tam takie elementy realistyczno-magiczne, natomiast tam interpretacja jest dosyć prosta, to znaczy pytanie, czy to jest rzeczywiście jakaś siła nadnaturalna, metafizyczna, czy to jest po prostu zbieg okoliczności. I ta interpretacja jakby właśnie tego zderzenia, czy to jest jakby okrutny los, który nas w jakiś tam sposób karze, czy coś tam, czy po prostu życie takie jest, nie, i jest okrutne, jest złe, jest trudne, no to jest jakiś trop interpretacyjny, tutaj się można bawić. Spędziłam nad tą książką pół roku, więc mogłabym o tym mówić bardzo długo, trochę mi się nie chce, to nie o tym jest film. Tutaj ja nie mam tego pola, nie, ja nie mam za bardzo co z tym wątkiem zrobić, on po prostu jest, nie, i jakby z niczym się do końca nie wiąże, bo cała reszta tej książki, gdyby wyciąć ten koncept ze snami, no, ona by została taka sama. Tak. To znaczy clue byłoby dokładnie właściwie takie same, jej wydźwięk coming byłby of age, o dorastaniu, o trudnych okolicznościach, o młodzieży, i wtedy to emocjach. Jest prosta historia, ale bardzo udana. Tak. I te takie ala intelektualne rozmowy o mitologii i o jakichś tam terminach, które są z łaciny i tak dalej, to miało być tak jakieś inteligenckie, ale trochę tak nie wyszło. Okej, dobra, to jest. Zostawmy. To jest moje, no moim zdaniem to było takie klisze trochę. Tak, tak, tak. I próba takiego uwznieślenia tej książki, która no, zupełnie jest niepotrzebna. Ale cała reszta jest naprawdę bardzo udana, bo uważam autorkę za taką osobę no, bardzo błyskotliwą, która bardzo umiejętnie wyłapuje te kwestie, które młodych ludzi frapują w tym okresie i które mogą być dla nich trudne. Tutaj nie ma takiego wrażenia, że to jest pisane o młodych z perspektywy kogoś, nie wiem, starego, kto absolutnie nie ma pojęcia, jak z czym się mierzą te generacje właśnie, które teraz wchodzą w dorosłość. Także właściwie poza tym to jest bardzo udana powieść, którą się doskonale czyta tak, i która ma kilka bardzo pięknych cytatów. Tak, bo to jest takie troszkę proste pisanie o trudnościach dorastania, o trudnościach młodych ludzi, no nie? Ale proste z takim, może by powiedzieć, uczuciem w jakimś stopniu i z takim zrozumieniem. Znaczy inaczej. 19-letnia Anna powiedziałaby, że jeżeli coś jest proste, to jest nieudane i jest prostackie. 25-letnia Anna powie, że jeżeli coś jest proste, to prawdopodobnie jest piękne. Tak. No, także jeżeli ja z reguły używam słowa proste, to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, tak. Po tych wszystkich książkach, które przeczytałam na przestrzeni tych wielu lat, to prostota jest absolutnie najpiękniejsza na świecie. Bo co by się nie działo, zawsze wrócisz do prostoty. Tak. Bo w tej prostocie ciepło ci jak w domu. Tak. Ja jestem taką osobą, także wiecie, wiesz, jak to się nazywa? Starość. Kiedy prostota jest najlepszym, co możesz, wiesz... Tak. Tak. Otrzymać. To tutaj weszła bardzo taka filozoficzna dyskusja o moim życiu. A ja cały czas mam rozkminę, że my czytałyśmy Prawiek. No tak, nie pamiętasz na przykład... No młyn, tak, symboliki młyna albo symboliki grzybni. No wiem, ale przez chwilę miałam taką zwiechę, boże, przecież ja nie czytałam Prawieku, a potem sobie przypomniałam. Ale widzieli pewnie wszyscy, jak siedzę tak i mam takie... Jak to ja czytałam Prawiek? Ale teraz... Także gdybym miała oceniać tę książkę... Aha, jeszcze jedna rzecz. Tak. Ale to może być kwestia językoznawcza, w związku z czym to trochę do was kieruję w tym momencie, bo może ktoś
nie wiem, bardziej ogarnia angielski niż ja. Pamiętaj, że to jest przed korektą. I jest mi w stanie to wytłumaczyć. Bo tytuł, nie? Snowflake jest zostawiony po angielsku z jakiegoś powodu. Nie do końca rozumiem ten powód, dla którego to zostało przetłumaczone. W sensie zostawione tak jak tutaj. Bo z drugiej strony jakby płatek śniegu pojawia się tutaj w kilku konceptach. Tak. W kilku miejscach i takim, myślę, można powiedzieć, punktem kulminacyjnym, w którym tutaj on się pojawia, to jest taka kłótnia między Debbie i przyjaciółką właśnie poznaną na studiach. I tam właśnie Debbie jej wytyka, że jesteś takim płatkiem śniegu. I ja nie do końca wiem, o co z tym chodzi. To znaczy, to ewidentnie jest, jakby wydźwięk tej sceny jest taki, że... I później one też rozmawiają do tego, nawiązując do tej rozmowy, że... No to jest taka jakaś trochę coś w rodzaju obelgi, nie? Że jakby później Debbie trochę żałuje, że to powiedziała i tak dalej. I taki jest tego ogólny wydźwięk. No bo wiesz, bo ona też na początku gada o płatkach śniegu z Billim. No tak, tak. No też o naturze płatków śniegu, jak one wyglądają i tak dalej, że są takie szczególne, bla, 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 bla. Ale właśnie ta scena z Debbie i właśnie z Xantem mnie zastanowiły. W sensie, wiesz, bo ja nie do końca wiem, o co w tym chodzi. Jeżeli ja bym miała to interpretować, to powiedziałabym, że jesteś piękna, ale zaraz znikniesz. Na takiej zasadzie. Okay. Że płatki śniegu są takie, wiesz, piękne, kunsztowne. Jak się przybliżysz, to widzisz, że one mają ten milion, wiesz, kształtów i w ogóle. No. Każdy jest inny. Tak. Więc ona jest właśnie takim płatkiem śniegu, takim pięknym, ale za chwilkę się roztopi i zniknie. Że to jest, wiesz, to jest chwila, zanim taki płatek śniegu zniknie. Okay. I przestanie istnieć. Że może właśnie o to chodziło, że w tym kontekście, no nie? Że jest taka niby piękna, ale co z tego, jak zaraz jej tu nie będzie. No bo właśnie pytanie, czy to jest taka kwestia trochę właśnie do interpretacji, czy to jest jakiś na przykład idiom albo coś w tym rodzaju, który, no nie wiem... Nie był wytłumaczony w przypisie? Czy niekoniecznie w przypisie, nie? Mhm. Ale no w jakiś sposób należałoby może zrozumieć właśnie przez znajomość angielskiego czy coś. Także jeżeli ktoś ogarnia ten temat... Na przykład to... mieszka w Irlandii, no nie, czy tam albo gdzieś. No w ogóle, no nie wiem, zna po prostu bardziej angielski niż ja, tak. To niech mi powie, bo ja jestem bardzo ciekawa tej kwestii. Mm-hmm. Bo jeżeli to jest taka metafora, o której ty mówisz, no. To ja trochę tego nie kupuję. Rzuciłam tak, jak to rozumiem, tak? Nie, no jasne, jasne, nie? Ale znaczy no. Nie do końca wtedy dociera do mnie to, co się dzieje w tej scenie, bo ostatecznie Debbie z Xante tak w 100% o tym nie rozmawiają, to znaczy... No. Nie do końca wiem, jak Xante to interpretowała ona wewnątrz tej książki. Ale overall, gdybym miała oceniać tę książkę już tak ostatecznie, to bym dała temu 7, bo nie uważam tej książki za nieudaną. Tak. Nie uważam jej za kiepską. To nie jest tak, że spędziłam te 2 dni na czytaniu jej, wiecie, z jakimś nie wiadomo czym. Grumpy face'em. Tak, że byłam niezadowolona, że mi się... że mi to się źle czytało, czy coś w tym rodzaju. Powiedziałabym, że wręcz przeciwnie. Ja ją przeczytałam w ogóle błyskawicznie i bardzo chciałam ją przeczytać. Za każdym razem, jak ją odkładałam na półkę, to chciałam do niej wrócić i byłam ciekawa, co się będzie działo dalej i jaki będzie ostateczny wydźwięk tej historii. W związku z czym ja mam bardzo pozytywne jakby wspomnienia związane ze Snowflake, natomiast jest tutaj kilka takich rzeczy ogólnie konstrukcyjnych, których nie do końca rozumiem i które moim zdaniem są nie do końca udane, dlatego odejmuję te 3 gwiazdki. Natomiast, no jeżeli ktoś by mi miał powiedzieć, że hej, za pół roku wychodzi druga książka Louise Nylon, to ja bym chciała powiedzieć, że bardzo chętnie na to spojrzy. Tak, żeby chociaż sobie porównać, co zobaczyć. Co się zadzieje tak, potem, co się no, nie? Zadzieje. No to trochę tak samo było z Sally Rooney, nie? Ja do końca nie byłam przekonana do normalnych ludzi, w sensie tak w 100%, nie? Jakby rozumiałam tę książkę, ale nie powiedziałabym tak z biegu, z marszu, że ona mi się podobała jakoś bardziej. Tak, wtedy. No jakby w ogóle... A czekaj, tego ja tylko dokończę, no. Że, bo jedno zdanie mam do powiedzenia. Że, ale jak przeczytałam, Boże, jak się polski tytuł tej książki, Rozmowy z przyjaciółmi, to wtedy trochę do mnie dotarło. Trochę do mnie dotarło, że ja bardzo lubię Sally Rooney i jej styl, i jej pisanie. I zrozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. W związku z czym to takie porównanie na tle 2 książek jest wtedy, no, łatwiejsze, nie? Tak, no z Rooney też była ciekawa sytuacja, tyle, że miałyśmy podcast we 4 z Kajo i z Ulą, z Kombuki i ze Słomką. I ja też pamiętam, że ten podcast w ogóle trwał jakieś 1,5 godziny, on jest strasznie długi o tej książce. I wtedy ty na początku podchodząc do niego byłaś nie do końca przekonana, a po tym jak gadałyśmy przez godzinę, to wtedy zaczęłaś się bardzo bronić. A ja z kolei od początku byłam taka 50, że ja nie wiedziałam, co o tym sądzę. Ula była totalnie przeciwko i Kajo była trochę ze mną. I po tym jak my tak gadałyśmy przez godzinę we 4, to okazało się, że my z Kajo przyniosłyśmy się bliżej ciebie, a Uli nadal nie, żeśmy nie przekonały. Tak.
Tak, tak, no Uli nie siadło to zupełnie, nie? No tak. Ale dobra. No, także więc... to ile byś dała? Też bym dała 7, bo wszystko powyżej, co zostało powiedziane. Kilka niedociągnięć. Najbardziej mnie chyba mierzi ten motyw z tymi snami, bo uważam, że tutaj byłby w tym wielki potencjał, a niestety nie wyszło. Gdzieś tam brak tej egzekucji tego motywu bardzo mnie boli. Czyta się przyjemnie, czy to porównanie do Runi robi jej dobrze, czy robi jej źle? Powiedziałabym, że robi jej tak so-so, bo jeżeli szukacie czegoś w podobnej tematyce do Runi, to tutaj to znajdziecie, ale jeżeli jesteście przyzwyczajeni do właśnie tego stylu Runi i bardzo go cenicie, no to możecie się troszkę tak zawieść, powiedziałabym. Ja jeszcze teraz mi się przypomniało, że tutaj jeszcze a propos wątku matki Debbie. Tak. Bo tutaj jest w blerbie napisane, że matka zmaga się z chorobą psychiczną i codziennie zapisuje swoje sny, które uważa za prorocze. I wiecie co? Ja uważam, że w ogóle matka Debbie jest najciekawszą postacią w całej tej książce. Mm-hmm. To jest taki trochę, można powiedzieć, nawiązanie do takiego modelu wiedźmy, takiej kobiety niesamowicie związanej z naturą, z jakąś taką energią przepływającą przez świat, jeżeli tak to można interpretować. To jest ta osoba, która w morzu kąpie się tylko nago. Albo wychodzi na zewnątrz i tarza się w pokrzywach, bo one niby wydzielają jakieś tam substancje, tak, które jej pomagają myśleć. Tak, tak, lepiej jak się, nie wiem, przejdzie boso po trawniku, tak, i tak dalej. Idź podotykać trawy. I tak dalej. Więc to jest takie bardzo wyraźne, mam wrażenie, nawiązanie do takiej właśnie kobiety wiedźmy, nie? Do takiego bardzo prostego rozumienia tego, no nie stereotypu, jakiś taki idei. No idei, miałam inne słowo na myśli, ale nie mogę sobie przypomnieć teraz. Nie archetypu. Archetypu, no właśnie, tego słowa mi brakowało. Chciałam powiedzieć prototyp, ale mówię, nie, to nie to. To nie to. I to jest w ogóle bardzo ciekawa postać. I gdybym miała właśnie wybrać to, co mi się w tej książce najbardziej podobało, to... Podobało, to właśnie to. I to mnie rozwalało to, że ona ma na imię Maeve, w sensie ma Ewy, jak od masy. Jezu, to było straszne. Ale wiesz, dlaczego ona się nazywa Maeve? No tak. W sensie, bo może Marta wie, ale nie wiem. Maeve jest w gruncie rzeczy, o ile się nie mylę, celtyckim imieniem i ono ma bardzo właśnie często podłoże magiczne, stricte overall. I to, no to dla tych osób, które trochę ogarniają językoznawstwo tak ogólnie, to jest taki wink, nie? Si. W związku z czym ja też sobie pozwalam właśnie mówić o tym archetypie wiedźmy nie bez powodu, właśnie chociażby dlatego, bo Louise Nylon trochę nam ewidentnie daje do zrozumienia, że to o to tutaj chodzi. No i koniec tak końców in your face. Ona jest koniec końców uznana, prawda, za, no to powiem brzydko, za wariatkę, za nienormalną, no. Właśnie. Jasne, później no tam się dzieją rzeczy w związku z tym i ten wątek matki jest dosyć tragiczny i jest bardzo smutny swoją drogą. Ale pytanie tutaj, takie, które mi przyszło do głowy, to czy to, co ona robi na początku samym, właśnie to wszystko, co powiązane z naturą, czy to jest tak naprawdę nienormalne, nie? To znaczy, co postrzegamy w granicach normy, co jest normą i dlaczego, nie? Albo co uważamy za nienormalne, czy tylko dlatego, że jest nietypowe, albo że... Wiecie, co mi chodzi, nie? Tak. Że jest poza tym takim... normą kulturową. O, no. Albo czy naprawdę jest poza normą kulturową? To jest dobre pytanie. I dlatego to jest ciekawe. I wydaje mi się, że też dlatego tak bardzo optymistycznie podchodzę do tej powieści. No. Wiesz co, to by było na tyle. Dajcie znać, czy czytaliście. Jeżeli tak, no to zwłaszcza od nich się odzywają ci, którzy czytali również Normalnych Ludzi z Alirunie albo Rozmowy z Przyjaciółmi, żeby właśnie zmierzyć się jeszcze raz z tym porównaniem i żebyśmy razem wspólnie określili, czy ono właśnie robi więcej krzywdy Nylon, czy właśnie wręcz przeciwnie. Także tak, to by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pa!